pochodzą z Ukrainy, Syrii, Konga, Wietnamu, a nawet Stanów Zjednoczonych. Teraz są już Polakami. 44 mieszkańców naszego regionu otrzymało akt nadania obywatelstwa polskiego. Dzisiejsza uroczystość była związana z nadaniem obywatelstwa polskiego przez prezydenta i procedura wygląda tak, że cudzoziemiec chcący uzyskać obywatelstwo polskie składa swój wniosek za pośrednictwem wojewody albo konsula, w zależności od miejsca zamieszkania. Ten wniosek wraz z opinią właściwego organu trafia do Kancelarii Prezydenta RP po przekazaniu go tam przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Michał pochodzi z Ukrainy. Przez 6 lat starał się o nadanie obywatelstwa. Jego marzeniem było wrócić do kraju swoich przodków. Dziadkowie byli Polakami. On też teraz czuje się Polakiem. Dzisiaj bardzo pięknie wojewoda powiedział te słowa, że każdy ma swój wkład, ma swoją historię i teraz ubogaca jakby polski naród. Podobnie jak pan Michał, wielu obcokrajowców traktuje Polskę jak swój dom. Zawsze czuliśmy tak, że blisko jesteśmy Polski nie? I tak się staraliśmy o to. Tutaj mieszkam, rodzinę mam, wszystko ok, pracuję. Ja jestem Polakiem, pochodzenia polskiego, czułem się zawsze Polakiem. Rocznie obywatelstwo polskie we Wrocławiu otrzymuje około 450 obcokrajowców. Klaudia Nawrocka, Echo 24.